Może od pana posła Maliszewskiego. Dziękuję, panie przewodniczący. Będę raczej mówił o tym komponencie owocowo-warzywnym, bo on jest z punktu widzenia też branży, którą reprezentuję, bardzo istotny. Ja pamiętam, kiedy się tworzył program Owoce w Szkole, on się tak wówczas nazywał, on był postrzegany i był traktowany jako ten, który ma spełnić zasadniczo dwa cele, po pierwsze, albo trzy. Po pierwsze, miał spowodować zwiększenie dobrych nawyków zakupowych wśród rodzin i dzieci objętych tym programem. Po drugie, miał spowodować zdrowe odżywianie. Akurat owoce i warzywa nie są tym, które pod tym względem są jakieś dyskusyjne. I po trzecie, program ten miał doprowadzić także do pewnych ruchów rynkowych, czyli kwota, która jest przeznaczana na program, powoduje wzrost zagospodarowania produktów objętych programem, co ma znaczenie oczywiście, jeżeli chodzi o popyt. Jeżeli chodzi natomiast o finansowanie, wówczas był to taki mechanizm, że Komisja Europejska asygnowała poszczególnym krajom określone kwoty w zależności od populacji i dawała państwom członkowskim możliwość, znaczy obowiązek po pierwsze wyasygnowania takiej samej kwoty, a po drugie dała możliwość zwiększenia tej kwoty z budżetu krajowego po to, aby objąć tym programem jak największą grupę docelową, czyli dzieci i młodzieży. Z badań rynkowych, które między innymi moja organizacja prowadziła w pewnym okresie, wynikało, że program ten odnosił we wszystkich trzech aspektach sukces i w tym aspekcie nawykowym również, to znaczy rodziny, dzieci, które były objęte tym programem wtedy, kiedy te dzieci już przestały być w szkole i na przykład współdecydowały o zakupach, dokonywały zdecydowanie więcej zakupów owoców i warzyw niż rodziny nieobjęte tym programem, więc pod tym względem ten program odnosił sukces. I w związku z tym mówię cały czas w czasie przeszłym, dlatego że pan minister przedstawił tutaj statystykę, z której wynika, że jak gdyby spełniamy jako Polska wszystkie oczekiwania, czyli Komisja Europejska określoną kwotę, my drugą taką kwotę. Przypomnę, że to jest raczej obowiązek niż nasza dobra wola. Nie ma zwiększenia ponad tą kwotę. A po drugie, obserwujemy w tej chwili na rynku w ramach działania tego programu dwa niebezpieczne zjawiska. Po pierwsze, wskutek wyliczeń stawki tej porcji zaczynają firmy czy gospodarstwa, które realizują ten program, koncentrować się na bardziej logistycznie opłacalnych szkołach w dużych miastach, a coraz mniej korzysta z tego programu dzieci znajdujących się na obszarach wiejskich, bo tam trzeba dowozić mniejsze porcje na dłuższe odległości. W związku z tym to jest złe zjawisko, które w tym programie jest. I po drugie, pan minister powiedział, że o liczbie dzieci objętych tym programem i ona rzeczywiście wygląda nieźle, natomiast liczba porcji razy liczba dzieci powinna być brana pod uwagę, bo obserwujemy, że liczba porcji w ostatnich latach systematycznie spada, co oznacza, że ten cel w postaci wyrobienia nawyków może nie być osiągnięty z racji tego, że jeżeli akcja nie jest prowadzona systematycznie i nie jest prowadzona często, to trudno wyrobić nawyk, zdrowy nawyk. Więc powinniśmy brać pod uwagę zwiększenie budżetu krajowego na wsparcie tego programu. I pytanie zasadnicze, czy takie zwiększenie zaangażowania krajowego jest przewidywane, jeżeli tak, to w jakiej kwocie? I druga rzecz jest taka, czy w myśl nowej polityki europejskiej i tych kilku strategii określanych wspólnie jako Europejski Zielony Ład rozważa Ministerstwo Rolnictwa, a taka dyskusja się w Europie dzisiaj toczy, objęcie przynajmniej części porcji jako żywność ekologiczna, czyli produktów ekologicznych jako element porcji. Taka dyskusja się dzisiaj w Unii Europejskiej toczy. Oczywiście jak zwykle w dyskusji są zwolennicy i przeciwnicy, ale chciałem poznać polską opinię i polskie zdanie, jakie jest stanowisko polskiego Ministerstwa Rolnictwa w tym zakresie. Dziękuję bardzo.